Siemaneczko, robaczki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, panowie. Jest godzina 14:30. U mnie jest karmienie murzyna. Zaraz wam pokażę, jak to będzie pracowało. Pierwszy trochę podkarmię i pocztowe podkarm wypuścimy. Szykujemy je na lot. Jutro jest ładowanie. Taka karma z proszkiem. Domestosem. Domestosu trochę dałem, panowie. Proszek do pieczenia. Bardzo dobrze. Zobaczcie, pokażę wam. Proszek do pieczenia. Taki biały. Fajnie głębie latają. Trzeba kupić w sklepie. Damy proszku do pieczenia i zobaczycie, jak będą murzyny latały. Tylko teraz troszkę mamy jedzenia. I gonimy. Zobaczcie, jak leci. Dobra, niech sobie pojedzą dzieciaki. Wczoraj mi wylatały godzinę 15 przy drugim oblocie, a przy pierwszym godzinę chyba, nie wiem, 5 czy 1. Pozdrawiamy z gojemnika od murzynka. Zaraz niech sobie troszkę pojedzą i rozrabiamy im picie jeszcze. Tak, mają te, ale damy im nowe. Idziemy pocztowe, panowie, trening im zrobimy. W ogóle się byłem na rynku, pomagam mojej żonce, bo ona tam jeszcze handluje, to jej pomagam. Ja już nie pracuję, ale jej pomagam rozstawić coś tam. Ten cały dzień się padało, przestało z pół godziny temu padać, wszystko mokre, kałuże się pało od godziny 4 rano. Nasz w słoikach woda, zobaczcie, wylewamy. Dobra, panowie, pocztowe jeszcze nie były karmione, nie były pojone. Otwieramy i robimy im oblot. Przestało padać, kałuże. I karmimy pocztowe. Dzisiaj karmienie pocztowych, panowie, do obucha. Ile zjedzą, tyle zjedzą. Muszę uważać, bo tu jest mokro. Ślizgo. O, ja szukałem bańki, a ona tutaj jest. Z lotu mi nic nie przyszło. A ktoś tam mi pisał, że 14, 14, 15 to jest 23. Możliwe, kolego, że jest 23. I to się zgadza, że jest 23. Pomyliliśmy się, ale na korzyść nie naszą, czyli nie dodajemy, jak niektórzy dodają. I coś tam jeszcze, był jakiś komentarz. Czemu je dałem nie na 100, tylko na 30? Kolego, i tak nie miały pod dupą gołębnika. Nie mówię po złości, panowie, dla was. Ale ja tak po swojemu robię, jakoś są efekty. Nie wiem, czy są efekty, ale papiery pokazują. Zobaczymy, czy teraz się coś uda. Ten gołąb gdzieś pojedzie. Oddam go komuś, tego co złapałem. Oddam go komuś. Szukałem bańkę i mam. To był elektrolit przygotowany, patrzcie. Bengasol. I wylewam go. Na gołębi tych z Belgii. Nie ma dawania. Stało z 3 dni. Z 2, 3. Dobra, panowie, wchodzimy do pocztowych i trenujemy je. Znamy pauzę. Jest 14:30, przestało padać. Klatka mi tu stała zmokła. Nie szkodzi. Panowie, żeby nie było. No te, czekajcie. Jestem, kury byłem otworzyć. Panowie, nie ma wody, nie ma żarcia, nie ma nic. Zaraz będzie rozrabiane. Jest 14:30 z groszami. Zapalamy im światło. Chodź. Zaraz dostaną też żarcie do bucha, pokażę wam. Ale pierw je wypuszczamy. Wyganiamy, jak nie chcą, panowie, na siłę. Nie ma, że nie chcą. Tylko gołębie są wyganiane kijem, nie ręką. Ręką. Z ręki mają jeść. Hop. Ktoś mi tam będzie pisał, że kijem czy nie kijem. Kolego, każdy robi po swojemu. Hop. Ważne, że... Hop. Ta jest podejrzana. Hop. Muszę się przyjrzeć, ale też lecisz. Hop. Dobra, idziemy dalej, jak to lata. Gołębie tylko były kikiem, tu wygonione, ale przeważnie nie są kikiem, są normalnie otwarte.
Zaraz pokażę wam godzinę, która godzina i co im damy do jedzenia. Do jedzenia im damy damy im też proszek do pieczenia na karmie. Poszły czy nie poszły, zobaczymy. Pokażę wam na tipesie, bo jest tipes, zapomniałem go wyłączyć. Która jest godzina? Muszę uważać, bo jest ślizgo. No nie zerwała się ta jedna. Co jej jest? Coś jest jej nie tak, chyba ją wycofam z lotu. Lecisz z nimi. Ona będzie wycofana. Tak pracują, przyszły tu gdzieś. Ale są bardzo głodne. I wodę im się chce. Zamykamy. Pokażemy godzinę, żeby nie było. Panowie. 14. Zaraz wam pokażę. 14.42. 14.40 puszczone gołębie. Zobaczymy, jak będą wchodziły. Tam pauzę, czekajcie, zrobię, bo tam dwa wizien były. Dobra, zegar jest podłączony, jest wykasowany. Teraz będą miały, jak będą wchodziły. Tu pracują. Nie były jeszcze karmione. Dzisiaj będą dostawały jedzenie na maksa. Pokażę w sumie, jaką będę karmę dawał. Co tam, nie ma do ukrycia nic. Karma będzie turbo plus. Też z proszkiem do pieczenia. Obierki na wieczór. I mają lecieć. Coś takiego. Też. Widzicie? Aż kusz idzie. Dobra, sypiemy im tyle, ile zjedzą, tyle zjedzą. Dzisiaj mnie nie interesuje. Jutro jest wkładanie. Lecą na 285 km bodajże. Dokładnie nie wiem, bo znowu, żeby był komentarz jakiś fajny, że Andrzej znowu coś źle powiedział. Nie wiem, panowie, u mnie jest na żywo, tak jak powiem, niekiedy się szybko mówi, tak samo jak z tym. Karmiki są dopiero stawiane. I na maksa wsypana karma. Później im podam do wody serwatkę specjalną. Taką. Przywiozę z mleczarni. Żeby leciały. Może powracają. Panowie, i teraz sypiemy na maksa. Nie ma tam strania. Żeby nie było. Każdy karmi po swojemu. Dzisiaj jest piąteczek, piątunio. Jak to moja żona mówi. Dzisiaj gołębie dostają nie łyżyczkowanie, tylko jest na maksa. Jutro jest kąpiel na imprezkę. O godzinie 20 będzie to zabrane. Ile zjedzą, tyle zjedzą. Nie interesuje. Dzisiaj mogą jeść, aż się ostrają. Dzisiaj maks. Światło im zapaliłem, żeby widziały jedzenie. No i zostało trochę. Podamy tym robaczkom. Mają wszystko, zobaczcie, taki proszek. Proszek do pieczenia naprawdę jest dobry. Pulsuje im na ciśnieniu i zapieprzają. A zobaczcie, jak będą na proszku zaraz murzyny chodziły. Widzę, tam loty odchodzą. Dorzucam zaraz. A jakiś pan ochodzą tu pocztowe. Troszkę przyspieszymy, panowie. Jak nie chcą odchodzić, to zobaczcie, co robię. Robię tak. Andrzejko robi tak. I szmatą je. Uciekaj! Każdy robi po swojemu. I odejdą na jakiś czas. Zobaczcie, ruchy ich, ruchy. Zginą, flagę schowam. Miałem im nie dać, ale tak niekiedy im daję. Muszą chodzić. 43 sztuki. Nie 42, jak powiedzieliśmy z Przemkiem. No pomyliłem się, panowie. Pomyliłem się. W życiu człowiek się myli, nie? Też się myliłem, jak pierwszą żonę wychodziłem, a mam trzecią. I co zrobisz? Przysięgałem, panowie, w kościele. A się pomyliłem. I nikt nic nie mówił, a tu piszecie bzdury.
że pomyliłem się i śmiechy głupie. Panowie i panie, każdy robi po swojemu, a u nas tylko jest prawda nagrywana. Co tu oszukasz? Mistrza nie kupujemy i nie robimy mistrza, mają gołębie wracać. Proszę, odeszły gołębie, pokażę, która godzina była, jak przyszły. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, jeżeli się śmieją z filmu, rozrabiam im teraz murzynowi serwatkę do wody. Jutro im dam obierki, czosnek tam został, rzodkiewka. Zmiksuję to w termomiksie specjalne, Ola ma termomiks i podam im. A żółtko jeszcze do tego dodam na karmę. Żółtko jest bardzo dobre na upierzenie. Psom daje, to i gołębiom daje. Nie białko, tylko żółtko. Najlepiej od kaczki. A tych jajek to mam od kaczek. Raz wybiłem żółtko, to tam kaczuszka była mała, panowie. Tak to wygląda. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Pogoda do bani, ma padać. Jutro też trochę ma padać, w niedzielę też ma padać. Ja nie wymiękam, ja wkładam tyle, co jest gołębi. Tego jednego tylko może wycofam. Włożymy 42 sztuki. Gołębie odeszły. Dobra, pozdrawiamy. Później coś dogramy. Która godzina była? Do gołębi weszłą do murzyna. 14:30. Wypuszczone były 14:40. Zegar był pokazany 14:42. Będą murzyny gonione, też będą zegar pokazany. Pozdrawiamy. Przyszły panowie po 10 minutach. Może 12. Bolek do mnie akurat dzwonił, że idą przez Stare Miasto. Ale mówi, że newki nie ma, bo były właśnie tam dwa stada rozwalone. Ale jeszcze nie siadły. Tu mi właśnie rozrobiłem serwatkę. Jest piana. Jest piana, panowie. Niech trochę się przeżre. Niech trochę się przeżre. Będzie pan zadowolony. Wlewamy do pojników. I stawiamy murzyną i tym. Dobra, co tam nagrywać, bo to szkoda nagrywania. Pokażę wam, jak usiądą, jak będą wchodziły. Panowie, wodę wstawiłem i usiadły szybko. Chodź. O, czerwony bokiem gdzieś przyszedł. Chodź. Z 20 minut latały, może z 25, zobaczymy. Chodź. Żarcie mają, wody nie mają. Chodź. A patrzcie, jak te biegną, patrzcie, jak dwie maluchy. Chodź. Te jak zasuwają. Chodź. A tu banda, zobaczcie, o, jak wołał. Zobaczcie, co tu jest zgrane. Chodź. Gołębi nie ma. O, jest jeszcze jakiś jeden mój. Chodź. Jest jeszcze jakiś jeden na porze z tymi trzema. Nie, tutaj zawraca. Jest jeszcze jeden. Musiał się gdzieś siąść z jakimiś. Bolek widział je na Starym Mieście. Kto tam zna Bolka, to niech powie, jak dzisiaj dawały. Był w szoku. Myślał, że to nie moje, bo nawki nie było. A akurat dzwonił do mnie. Zaraz pokażemy, która godzina, o której wchodziły. Ja tu panowie wodę rozrabiam. Akurat sobie osiadł na blok. Na blok, na dom. Mój. A nie ma. Rozłączyło, nie wiem, gdzie tam. Mówi, jeden siadł na blok, nie wiem, kiedy rozłączyło. Osiadł już, panowie, widziałem. O, siada. Siadł. Zaraz pójdziemy zobaczyć. Panowie, wsypałem tym, żebym was nie skłamał. 4 kilo. Karmiki puste, niech się napiją. Ogarną się troszkę. Z 20 minut. No puśćcie mnie, kurczę. Nie chciałem je puścić. A, to jakiś plastik był pod tym, dlatego. Gniazdo wyrzuciły. Panowie. Proszę, woda. Dla was tygrysy, przygotowana. Zaraz żarcie, to też dostaną. Też nie żałuję. Dobra, co tu nagrywać? Muszę rękę drugą potrzebuję. Czekajcie, żeby ten środek nie wypiły. Jak tą pić, zobaczcie, żółta woda. Ta serwatka jest kwaśna, niedobra. Zamiast jogurta to serwatka. Specjalna.
każdym razie dzisiaj ostatni dzień dostanę się. Dobra panowie, idziemy zobaczyć zegar i zaraz spędzimy. Witamy panowie, jestem przy zegarze. Pierwszy gąb wylatał 10 minut, coś mu dolega, ja mówiłem o tej samicy, ja ją wycofuję. 43 gołębie weszły. Wylatały 20 minut. Starczy dla nich. Tak wchodziły. Ostatnia Niemka widzę przyleciała, ta siwa. Tak wchodziły, jest 15:15. O 15 wskakiwały. W ciągu dwóch minut, minuty prawie. Ostatni. Zobaczcie jak wchodziły. Od 15 wchodziły. Ostatnia przyleciała 15:03, po jakimś czasie ją zobaczyłem. Numer 208 Niemka. Dobra panowie, pozdrawiamy, kasujemy to, żebym później znowu nie miał problemów. Gołąbki są pozamykane, rozrobione im jest bengasol z czymś tam do wody. Nie ma świrowania. Czekają na jutrzejszy dzień, na wkładanie. Już nie będą puszczane, zaraz będzie mórz puszczany. Pokażemy tylko godzinkę. Ja robię trening. Kasujemy, żeby znowu nie było. Kasujemy. Skasowane, żeby później się nie denerwował. Dobra. Niech jeszcze chwilkę pochodzi. Pokażę wam, o której może nagoniłem dokładnie. Pozdro. Jestem w dalszej części panowie. Jest godzina za 5:15. Zeszło mi 1,5 godziny. Od pierwszego filmu. Obrządki moje 1,5 godziny. Przemek, który się pytał. Ile mi schodzi? Ja mówię, nie, dobrą godzinę. Wyganiamy. I o 4:00 zganiamy równo. Pokażę wam godzinę na zegarze. Hop! Wypadł! Hop! 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 Hop, 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 hop! 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 Dobra, damy pauzę. Jestem panowie, jak zawsze u Andrzeja flagi stoją. Jest za 2:15. Asy są w powietrzu. Z minutę dopiero. Ale nieważne, jest za 2:15. Pokażę wam godzinę. O 5:00 będą flagi ściągnięte, drzwi pozamykane. Pokażemy, że nic nie ma. Radio włączyłem pocztowym, odpoczywają. Głębie najedzone. Myszy teraz przychodzą. Nie, świruję. Są dwa czaposzki, nie ma nic więcej. Pusty gołębnik. Od poniedziałku dorzucam tutaj 20 jasnych. Groszka to jest, tak, ona ma znaki dwa. Ale one ją wsiądą. Nie będzie siadania i tyle, jak siądą, to będą zlikwidowane. Dzisiaj już nie ma odpoczynku, aby też są na za mocno najedzone. Pogoda też jest, wiaterek, ciśnienie nieważne, nie obchodzi nas jakie ciśnienie. Pokażemy, że jest godzina 4:00 tylko i idziemy na kawkę. Muszą godzinę pracować. Za minutę, gdzie? Za 10 sekund 4:00. 16:00 panowie. O, to jest zegar satelitarny. Pokazuje godzinę, tu nie. O, jest 16:00, to program pierwszy. Gołębie zgonione. Panowie, tak? Godzinę muszą pracować. Nie będą dzisiaj pracowały 2 godziny, jak wczoraj godzinę wcześniej, godzinę później. Tak pracują. Te dwa, co były nisko, to już doszły. Ściągają już te dwa, widzę. No, no nie usiądą, nie ma siadania, bez przybliżenia. Tak chodzą. Godzina.
z Ukrainy prąd teraz. Coś tam gadają. Gołębie niech słuchają. Jakie pogody, jakie wiatry. Niech się szkolą. Muszą panowie godzinę. Nie ma takiej opcji, już u mnie nie ma. Bez godziny to nawet nie gonię. I nieważne, czy one najedzone, czy nie najedzone, czy głodne, czy brzuchy pełne, i takim dałem godzinę miały przerwy. Tak pracują, nie wiem, czy widać. W niedzielę im szybko lot zrobię. Nie wiem, zapalniczkę gdzieś miałem, nie wiem. Dobra, pauzujemy. Będę dorzucał od poniedziałku. Pierwszy jasno dorzucę. Albo nie, na gojemnik rzucę, które mi zostają. Tam jakiś pan dzwonił, kąciate zabiera. Kąciate już wszystkie są praktycznie, nie wiem, jeszcze mówił, że zabiera. Nie wiem, ile ich jest. 8 starych, czy 10 starych i 6-7 młodych. Moje gołębie. Jak przyjdą, to będzie z nich zadowolony, naprawdę. Z tych kąciatych. A jak nie będzie ozywał się, ktoś inny może weźmie, też będzie zadowolony. Weź pan z widowymienka. Ale one jeszcze dojdą do siebie. Dwie małe lotki są. Jedna na dole. A tamta daje. Zobaczcie. Jeszcze jastrzębia nie ma, nie? I już chodzą. Ale dzisiaj pogoda była naprawdę kiepska i teraz też jest taka niezaciekawa. Ale muszą chodzić do piątej, nie ma tam srania. Jak nie, no to zjeżdżać. Dobra, panowie. Jeden hola kawa, pozdrawiamy. Kto chce przyjechać na lot, zapraszam. Tam widziałem, lotują chłopaki. Szacunek dla nich. Na grupach. Ja jeszcze nie mam czasu, na razie rozganiam gołąbki. Zacznę lotować. Ale nie wiem, do ilu kilometrów, panowie. Co to zmieni, czy im polecisz 20 km, czy polecisz im, kurczę, 100 km. Co jakiś coś to zmieni ci? One mają ciebie rajtować. Jak ci się nie podobają, to wyganiasz, wymieniasz. Pocztowe latają na dużych kilometrach. A mam mocne murzyny. Mogę z każdego kierunku puścić do dychy, to bez problemu. Po każdej porze. Ale w taką pogodę. Nie wszystkie oczywiście, moje stare. Nie ma przechwalania. Ale człowiek o tego chodzi, w jaki towar jest. Nic nie donoszę. Z murzyna. Jedna krew. I wyrabiam je. Pójdą w dach, jeszcze o trzy pocztowe. Pójdą w dach. Już ten weszłam do nich dobił. Najważniejsze, panowie, że je wyrobiłem, że one chodzą razem. I powiem wam, że nie siadają na dachu. Świruję i... Dobra, już się trochę nauczyłem, że przez jakiś czas muszę wyjść, żeby mnie widziały, bo one też są dobre. Kubusie, się przyzwyczają do flagi, na flagę będą siadać. Nie, o piątej je obsadzimy. Ściągnę flagi o piątej. I zegar od razu odłączę. Mamy pocztowego obcego. Ja, pocztowy jakiś młodziak. Dobra, panowie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Piąteczek, piątunio. Później coś jeszcze dogramy. Pozdro. Niech pracują godzinę. A, kot. Panowie, pokażę wam, co przywieźliśmy z Olą dzisiaj. Mamy nowego domownika, kota. Zarąbistego. Zaraz wam pokażę. W chacie, panowie. Takie cudo. Przywieźliśmy dzisiaj. No chodź, chodź. Uciekaj. Czekajcie. Zaszył się telefon, zaraz go zawołam, on tu przychodzi. Witamy, panowie. Takie cudo dzisiaj przywieźliśmy. To jest jego. Ja tu włazi sobie. Jest może z dwie godzinki w domu. Zobaczcie. Piękny, ma 7 miesięcy.
Co, Kiciuś? Uczuś, boi się jeszcze. No chodź. Chodź, kotek. No chodź. Chodź, Kiciuś. Kiedyś go wam nagram, jak wygląda. Zobaczcie, jaki piękny. To jest kosurek. Ma się, nie wiem, czy już mówiłem, ma 7 miesięcy. Dobra. Pozdrawiamy. To jest godzina w ogóle? Nie wiem. Która jest godzina? Nie wiem, jeszcze pracują panowie. Teraz pokażę. Ja sobie kawkę wypiję. Co ty tutaj robisz? Czekajcie. Jestem, panowie. Świry jeszcze chodzą, ale krótko chodzą, 15 minut dopiero. Ale nie obsadzę ich. Nie ma siadania i tyle. Cię ciężej mają chodzić, powietrze jakieś jest i troszeczkę taka mrzaweczka jakby leciutka, ale muszą chodzić. Jakby leciały, to też by leciały. Ale raz wyżej, raz niżej. Nie pozwolę im usiąść i tyle. Zaraz pokażemy, która godzina. Czekajcie, gwiznę. Dałem pauzę, bo troszkę pogwizdałem, bo te niżej były. Tamte chodzą dobrze, to jest parę chyba 4 niżej widzę. Ktoś tam mówił, że pierzają. Bez piórki latają. Nie chodzą długo. Z 15 minut powinny chodzić. 15 minut powinny chodzić. Co tu jest? Dziewiętnasta 50, a przepraszam, 16:18, dochodzą 18 minut, za dwie 16 były zgonione, się wystraszyłem, że już, a teraz 20, tu jest godzina, proszę pana, proszę pana, proszę pani, będzie pan zadowolony, 20 minut chodzą dopiero, 17 obsadzimy, ja sobie zjem, chodzą gdzieś tam, nie ma nic. Buda zamknięta. O, rozerwały się. Rozerwały się. No to też mam, widzę, groszek. Dobra, co tam? Jeszcze raz godzina. Ja coś zjem, żona skuje. Głębi nie widać. Są tu, tam. Świrują. Wyrobi mnie lepiej. Panowie, idę do gołębi, bo widzę, że jeden już spadł. 52. Jeszcze raz. Bez 5 minut, prawie 7 godzin. Jeden spadł. Jeden spadł. Idziemy zobaczyć, co to. Ale jest mrzawka, one trochę mokre są. Ich nie będę dojeżdżał. O, już dzieciaki nie mają rady, nie dają rady. O, zjeżdżają. Nie ma siadania, bo wędki stoją. Godzina, widzicie? Już czują, że już nie dają rady. Ale pokażę wam, że są na bank wilgotne. Nie na bank, tylko na 100%. O, jak się boją. No, mokre są. Czekajcie, otworzymy drzwi. Tak nie dawały rady. I wybaczyły. Otworzymy. Wróbły. No ja przegiełem dzisiaj z nimi troszkę. Przegiełem. To jest mrzawka lekka. Chodź, 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 chodź. Odrzuć. Odrzuć gąbka. Gąbek, nie mogę, bo nagrywam. Czekajcie, zaraz usiądziecie. Flagi tylko ściągnę.
Nie ma przy flagach siadania. O, Sławka nie wytrzymała. Młodziaki, weź pan. Czekajcie, już schodzę. Dobra panowie, nie ma flagi, mogą sobie siadać, ale ich nie zwołuję, jak są to wylatają godzinę, te nie wylatały, 55 minut, ile sztuk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 10 sztuk nie dało rady, Sławka jedna, nie dała rady, ten, on jasny, ale one mało kreślą panowie, zobaczcie, a świecą, Żabka. No aż mokre one. Widzicie jak zajechany? Patrzcie ogon. No grałe takie. Dobra, niech się dają. Akurat usiądą. Chodź tutaj, nie możesz tu chodzić. Chodź tutaj. Chodź. Kota widzieliście, ale wam jeszcze raz, któregoś dnia nagram. Nie, bardzo je dobrze wyrobiłem panowie. Godzina, nie? Widziałem, że już jeden siada, dlatego szybko przybiegłem, żeby panowie nie siadły. Muszą się bać flagi. Jak się nie będą bały, to będą siadały po 15 minutach. Kienie wyrobię bardzo mocno. O, tu jest ich ile. Tu nawet nie wiedziałem. Tak ściągałem. Co tam było? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 nie dało rady. Ale to pierzaki widzę. O, Sławka drugi. To Sławka 2 nie dało rady. Mhm. Moje gołębie. Ale te jeszcze dają. Widzicie, co tu? Schowam gołębia. No nie dały rady. 17 sztuk nie dały rady. Pokażę tylko godzinę. Od razu zegar zabiorę. Siedemnasta 58. No godziny chodzą. 17:58. Włączę zegar. Czekajcie. Jestem, odkręciłem zegar. Świry jeszcze chodzą, zaczynamy kiedyś siądą. Zaraz siądą. No to powiem wam, że wyrobiliśmy już. Gotowe są na lot. No szybko wchodziły. Najważniejsze, tak jak powiedziałem, bo latałem już razem. Teraz pułap wysoki, to zależy od ciśnienia. O, jeden widzę tam na dachu siedzi. Nie wiem kiedy klapnął. Oj, zjeżdżają. Odejdź, odejdź. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Czekamy teraz na sąsiada, aż wyrobi. Też wyrobi, co nie wyrobi. Trochę czasu i wyrobi. Jestem ciekawy, czy ten. O, już ciemny jeden poszedł w koronie. Młodziak był taki jeden. Czy ten. Ale przypalimy, czy. Weź pan co na białym ogonie. Gdzieś siedzi na dachu. Czy lata. Czapocz jeden grób widzę jest. Czarny jest, wytrzymał.
Ładnie nie schodzą. Jeszcze nauczymy siadać ładnie. Nie ma chyba czaposza i nie ma tego weślanca, tak mi się wydaje. Oj, się wystraszyły mewy. Tam też nie chcą lecieć z tego gojemnika, gdzie pocztowe. Panowie. Tego dobrą godzinę. To mewa jest. Patrzcie. Przeładowały jak te. Mewa do nich. Tarek jeszcze ciemny z Elbląga. O te w końcu święte krowy się ruszyły z dachu. Ale one dopiero jak wędki ściągałem, to musiało usiąść. Tu dzwoni, odrzucimy go. To ma jakiś pocztowy, panowie. No i młodziak pocztowy, zobaczcie. I obcy pocztowy, hop. Na tipesie. Siedzi na kołowratku. Teraz go ściągniemy, zobaczymy. Po raz kolejny. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Jak złapiemy, to dogramy. Jak nie złapiemy, to nie dogramy. Jeszcze siedzi na... O, już siadł na ten. Jeszcze nie idziemy. Siedzi na daszku. Pozdrawiamy. Komu się podobał film, panowie, pisać komentarze. Trzymać kciuki. Jutro kąpiel. Prawdopodobnie jeszcze nie wiadomo. Deszczowa ma być. Ciężko. Będzie ciężki lot. Ale my wkładamy. Albo włożymy 43 albo 42. I dzięki za super komentarze. I za to, że oglądacie dobrze i słuchacie. Bo człowiek niekiedy się pomyli, jak coś mówi. Niechcąco. A później z tego jest afera. Ale my mamy, wiecie na co. My mamy na to głęboko w literkę G. Pozdrawiamy, panowie. Dobra, zobaczymy, co to za pocztowe. Czy to w ogóle pocztowe? Pozdro. Wchodzimy, panowie, jest pocztowy już pod zaciągiem. Trwało to sekundę. Ale nie ma tipesa, moim zdaniem. Nie ma, nie ma. Młodziak już ktoś go złapał i go wypuścił. Zaraz go pokażę. Ten, panowie, gołąb skoczył do gołębnika. Jak się wychodzę z niego. Mam błoto na nogach, muszę zerwać. To jest tak. 0,41 numer obrączki. 10,47. 10,47. Tipesa nie miał. O, już coś go złapał. Już gdzieś w las. Nie jest taki zawiedzony. Głodny trochę, ale nie jest zawiedzony. Pogoda jest. Niech sobie siedzi tu. Posiedzi dwa dni. I go wsadzimy albo w kosz, albo go wypuścimy. Zobaczymy. Nie ma telefonu, nie dzwonimy. Dobra, pozdrawiamy. Michała Weszman siedzi na antenie. Pozdro dla wszystkich.